Siemanko, z tej strony Jaro, witajcie na nowej serii na kanale. Będzie się nazywać Jaro recenzuje. Tym razem dzisiaj was nie zabiorę w pewne miejsce, tak jak na vlogu wcześniejszym, ale niedługo się pojawi na kanale, także bądźcie ogólnie cierpliwi. Będę recenzował, ogólnie omawiał produkty, które według mnie, w mojej opinii, warto stosować, warto ich używać. Także po takim krótkim wstępie zapraszam na dalszą część odcinka. No i dzisiaj pod lupę bierzemy taki mój ulubiony produkt, który codziennie stosuję, a mianowicie cyk, cyk, yerba mat, oczywiście. I dzisiaj pogadamy sobie na ten temat, powiem wam, dlaczego uważam to za lepszy zamiennik kawy, dlaczego jest to bardzo zdrowe i na tym nagraniu wszystko wam wyjaśnię. Także niech to leży sobie z boku, ale ogólnie tak pokrótce wam omówię, co tu mam w dłoni, nie? To, co trzymam ogólnie, to się nazywa Matero. Z tego się pije yerbę. Jest takie specjalne naczynie, a żeby się napić, to do tego jest bombilla. To jest taka metalowa rurka z sitkiem, bo tutaj mamy w środku napar, jest tutaj zawarty, no i to po prostu się w taki sposób sączy. Tutaj mam ogólnie opakowanie z yerby. Już mamy lokowanie produktu, także musicie mi to za to zapłacić. No, Amanda to jest yerba argentyńska. No i pokrótce wam opowiem, skąd ja zacząłem to pić, bo natknąłem się to oczywiście od Marcina Banota. Marcin Banot, wiecie, to ta osoba, która tam wchodziła na Mariota, nie? On zawsze tą yerbę łoił i w sumie mnie to zaciekawiło. Sam zacząłem pić i posmakowało mi, nie? Więc powiem wam tak, yerba ogólnie to jest taki napar, to nie jest herbata, bo Polacy mylą to z herbatą. To nie jest herbata, to jest napar. I to jest ta, to można nawet zalać do 4-5 razy ogólnie do takiego Matero, więc jest bardzo oszczędny, nie? A opakowanie, jak widać, jest dosyć po prostu duże. Jest to napar z Ameryki Południowej, nie? Mamy 4 rodzaje yerby. Wyświetlę wam na ekranie ogólnie, jak to wygląda kolorystycznie. Jak każdy rodzaj po prostu się różni, bo mamy tak: argentyńską, paragwajską, urugwajską i brazylijską. Ja to, co trzymałem w dłoni, oczywiście to jest, tak jak mówię, argentyńska. No i w sumie tak, argentyńska, no to jest dobra na start, tak umiarkowanie pobudza, smak ma na taki nawet niezły, dla mnie osobiście jest neutralny. Także to jest argentyńska. Brazylijskiej nie piłem, ale wiem, że ona ma słodki smak. Jest to taka ala zielona herbata, taka lekka yerba i ona strasznie nie pobudza. Natomiast paragwajska to was może wypić z butów. No tak powiem wam tak szczerze. Piłem, naprawdę jest kosa. Tak pobudza, lepiej niż kawa. A później wam omówię, dlaczego wolę to niż kawę. No i też urugwajska, na ten temat się nie wypowiem, bo po prostu tego nie znam, nigdy nie piłem tej yerby, nie? No i co yerba posiada takiego w sobie, że mnie to po prostu przyciągnęło? No to na pewno jest to, że ma właściwości pobudzające, nie? Ma w sobie taką mateinę. Mateina jest coś w rodzaju kofeiny, jak w kawie, ale trochę się różni pod względem, dlatego że mateina nie kopnie was od razu, tylko tak można powiedzieć od pół godziny do godziny, a dopiero po godzinie możecie poczuć różnicę i pobudzi was na długo, na bardzo długo. Możecie mieć przez cały dzień energię. Nie tak jak kawa, że od razu wypijecie i jeb, i już macie pobudzenie, nie? Tak, no tak właśnie w yerbie nie ma. Tak subtelnie pobudza przez
długi okres czasu, nie tak jak kawa, że pobudzi was, a później jest zjazd i już nie pobudza. To taka chwilówka taka, nie? A to może pobudzić na cały po prostu dzień. Oczywiście jest po yerbie lepsza koncentracja, zdecydowanie, dlatego, no bo ma te właściwości po prostu zawarte. No i yerba też mogę wam tak szczerze powiedzieć, że ujęła mnie z tego względu, że oczyszcza organizm. Jak dużo wypijemy, to jest bardzo moczopędna, możemy do kibelka często latać po niej, naprawdę. No i w sumie to właśnie, jeśli chodzi właśnie o te właściwości pobudzające, oczyszczające, jak i też właśnie polepszające koncentrację. Ale kawa, jak i yerba dla mnie nie różnią się z jednego względu. Zawsze lecę po nich do kibla, bo mi się srać chce. No, to mogę wam powiedzieć szczerze. To, bo po prostu powiem wam, kawa jak yerba, nie to, że podrażnia żołądek, bo yerba nie podrażnia żołądka, tylko kawa właśnie podrażnia i to jest taki plus, dlaczego piję yerbę, bo nie podrażnia żołądka. To jest bardzo taki spoko. Tylko chodzi mi o to, że pobudza metabolizm, o, tak, dokładnie, i hamuje apetyt. To na pewno yerba ma w sobie. No i dlatego tak się właśnie dzieje u mnie, nie? Że muszę szybko do toalety skoczyć. I też odporność się zwiększa po yerbie zdecydowanie, bo ma dużo minerałów, ma dużo witamin, tak. Właśnie tego jest od groma. Minerałów, witamin, antyoksydantów, magnez, fosfor. Tego jest tyle, że mogę wam infografikę tutaj wstawić na ekranie, żebyście sobie zobaczyli, ile to jest w yerbie zawarte. Też to właśnie mnie ujęło, bo to dla sportowca jest bardzo korzystna rzecz. Nie? Dlatego ja zalecam to pić. I kolejnymi aspektami to na pewno jest to, że jest, jeśli chodzi o trening siłowy, to na pewno to jest dobry zamiennik przetreningówki, bo rozszerza naczynia krwionośne, trochę ciśnienie obniża, ale jak to wypijemy, to nam, wiadomo, ciśnienie nam podniesie i to jest bardzo dobra, taka naturalna przetreningówka. Zawsze jak wypiłem yerbę przed treningiem, miałem dobrą pompę, dobre pobudzenie, więc polecam serdecznie wypić sobie no takie matero przed treningiem. Dodam, że yerba mate ogólnie jest dobra dla osób, które się odchudzają. Tak jak mówiłem wcześniej, hamuje po prostu łaknienie. Jeśli chodzi ogólnie o walory smakowe yerby, no to nie każdemu na pewno przypasuje, bo to jest taki goryczkowy, ziemisty smak. I dlatego na rynku powstały yerby z różnymi smakami, różnymi dodatkami, nie, na przykład pomarańcza, cytryna, bananowego nie widziałem, ale pomarańcza, cytryna, jakieś cytrusy, nie, jakieś owoce leśne, o, piłem właśnie argentyńską z dodatkiem owoców leśnych, jako taki dodatkowy smak, więc jak nie pasuje wam taka zwykła, naturalna, bo dla mnie jest bardzo neutralna. Mi to pasuje, taka zwykła, więc możecie sobie kupić po prostu yerbę smakową i zawsze to lepiej wypijecie. Także tak to wygląda. Tak kończąc ten odcinek, powiem wam jeszcze parę rzeczy, dla których wolę yerbę niż kawę. Czyli tak jak mówiłem, rozdrażnienie. Rozdrażnia kawa, dlatego że podbija bardzo ciśnienie, a yerba ma taki związek teobromila, teofilina, coś w tym stylu, nie? Najwyżej poprawię się, tam wam napiszę na ekranie, jak to się nazywa. I nie powoduje w ogóle rozdrażnienia, nie? Yerba mate. A i po prostu też, jakby wam to powiedzieć, nie ma zjazdu. Nie ma zjazdu,
Nie ma, jak tak jak po kawie, jak za dużo wypijemy kofeinę, to samopoczucie nam się ogólnie może pogorszyć, tak jak po yerbie nie ma. Samopoczucie jest nawet i, można powiedzieć, na plus przez te właśnie różnego rodzaju związki, bo jest ich od groma. I naprawdę samopoczucie po yerbie też jest lepsze, pobudzenie jest bardziej, tak jak mówię, subtelne. No i po prostu, tak jak w porównaniu do kawy, nie będzie przymuły. No i też nie wypukuje mikro, makro elementów, tak jak kawa, bo kawa przykładowo wypukuje magnez. No i yerba tego nie robi. Także to są właśnie takie ogólnie aspekty, dla których mnie yerba bardziej przekonuje i dlatego ją cały czas po prostu popijam. Może mi, czekajcie chwilę, może jeszcze coś mi się przypomni. Jeszcze, czyli tak, nie rozdrażnia, nie ma po niej przymuły, no nie wiadomo, nie ma zjazdu. A, przypomniało mi się, można ją wypić nawet pół godziny przed snem i normalnie uśniemy. W porównaniu do kawy, no to raczej to nie będzie możliwe, a po yerbie możemy normalnie usnąć. Także wydaje mi się, że wszystkie rzeczy, które według mnie są po stronie yerby, ująłem. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, strzała i yo!